Seniorzy liczący od 70 do 80 wiosen od dzisiaj mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19. Trudności jednak... Nie brakuje. Pomysłodawcy i twórcy systemu rejestracji uznali, że seniorzy poradzą sobie z internetową obsługą dwóch platform i zaproponowali najstarszym Polakom, by ci założyli sobie najpierw profile zaufane, a w następnej kolejności stworzyli konta na platformie e-pacjent. Za pośrednictwem której będą mogli dokonać trzeciej z kolei internetowej operacji, mającej na celu elektroniczną rejestrację na świadczenie medyczne. Dla a ogromnej większości seniorów to prawdziwa droga przez mękę, a w przypadku tych, którzy nie mają dostępu do komputera i sieci internetowej, rzecz niewykonalna. Alternatywą miała być rejestracja telefoniczna za pośrednictwem infolinii. Ta jednak nie udźwignęła rzeszy seniorów, którzy nie byli w stanie skorzystać z opcji elektronicznej. Prawie 100 prób połączenia i fiasko, żalił się nam jeden z suwalskich seniorów. Automat informował, że jestem 14 w kolejce, czekałem, a gdy byłem pierwszy lub drugi, połączenie się zrywało, skarżyli się inni. Każda kolejna próba połączenia odsuwała ich na coraz dalsze miejsca w kolejce do rejestracji. Najcierpliwszym, którym udało się dodzwonić na infolinię jeszcze przed południem, wskazywano terminy na przełom marca i kwietnia. Wielu jednak straciło cierpliwość i osobiście poszło do punktów szczepień, by zarejestrować się na świadczenie. W efekcie przed subalskimi poradniami wykonującymi szczepienia stały dzisiaj kolejki.